Orzeka Korytnica to argumenty dotyczące Drawy często były poruszane. No to przepraszam, że pani ważniejsze jest rozmawiać o spływie kajakowym czy o spływie ścieków do rzeki. Jak ja jestem od tworzenia rezerwatów, Natury 2000 i tak dalej. A są placówki Drawieńskiego Parku Narodowego lub leśniczówki, w których mieszkają pracownicy, gdzie są szamba przelewowe i do korytnicy leją ścieki. Witam Was serdecznie. To był rok 2012. Już wtedy opowiadaliśmy o lejących się ściekach do rzek. W tym przypadku akurat była to rzeka Korytnica, chociaż Drawa była tak samo tam poruszana na tym spotkaniu. Generalnie lejące się ścieki jest to efekt. Tylko teraz należy zadać pytanie, a gdzie są przyczyny? I jak usunąć te przyczyny? Bo efektu, no to każdy widzi i każdy wiemy, na czym on polega. Ale generalnie przyczyny. Czy czasem przyczyną nie jest zbyt niski budżet, zbyt niskie finansowanie ochrony przyrody w naszej gminie? A może sama gmina posiada zbyt małe finanse na te cele, czy może sam budżet całej gminy jest zbyt niski? Na to pytanie mogą nam pomóc znaleźć odpowiedź badania oraz prezentacja badań prowadzonych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny pod tytułem Regionalne efekty ekonomiczne z turystyki w Drawieńskim Parku Narodowym na tle doświadczeń niemieckich. Zapraszamy na tą konferencję, zobaczymy, czy może coś z tej turystyki możemy więcej dla gminy, a jednocześnie dla nas, dla mieszkańców, wyciągnąć. Konferencja odbywa się 17 kwietnia 2019 roku od godziny 10.30 do 14.30 pod Urzędem Miasta i Gminy w dawnej Rycerskiej. Zapraszam, ja tam będę.